deklaracji. Dlatego w ślad za tym, co powiedzieliśmy, dzisiaj przystąpiliśmy już do realizacji tych założeń dotyczących tarczy antyinflacyjnej, o której powiedziałem w zeszłym tygodniu. Tarcza antyinflacyjna ma chronić polskie rodziny, chronić budżety, zmniejszać obciążenia tych budżetów związane z wzrostem cen. I dlatego dzisiaj już Rada Ministrów przyjęła pewne rozwiązania, które muszą być przyjęte w formie ustawowej. Te zaś, które są możliwe do rozwiązania na zasadzie rozporządzeń, też są już obecnie procedowane. W związku z tym obniżamy stawkę VAT na gaz ziemny z 23% do 8%. To duży koszt dla budżetu, duże uszczuplenie wydatków, dochodów budżetowych, ale bardzo ważny uzysk, bardzo ważna korzyść dla obywateli, którzy gazem w szczególności ogrzewają swoje pomieszczenia, swoje domy, swoje mieszkania czy miejsca pracy. Całkowicie znosimy akcyzę na energię elektryczną i obniżamy stawkę VAT za energię elektryczną z 23% do 8%. To też jest znaczące uszczuplenie dochodów budżetowych i pozostawienie setek milionów złotych w kieszeniach naszych obywateli. Maksymalna obniżka akcyzy na paliwo to jest następne nasze działanie po to, aby zmniejszyć koszt budżetów domowych, koszt dla polskich rodzin, dla obywateli polskich w związku z tankowaniem paliwa, a także dla przedsiębiorców. Tutaj nasze działania składa się z jednej strony z znaczącej obniżki wpływów do budżetów, a w związku z tym obniżenia ceny benzyny poprzez spadek akcyzy, zmniejszenie akcyzy poprzez obniżenie opłaty emisyjnej do zera na okres 5 miesięcy do końca maja przyszłego roku, nawet ponad 5 miesięcy. I jednocześnie też nie zaliczamy paliw do podatku handlowego, co powoduje, że obniżona zostanie cena paliwa o kolejne kilkanaście groszy. Wszystkie te działania razem będą prowadziły do obniżenia ceny paliwa o 20 do 25 groszy, a optymiści mówią, że nawet do 30 groszy. Zobaczymy, ja wolę być ostrożnym optymistą, więc mówię 20 do 25 groszy. Jednocześnie też wdrażamy dodatek osłonowy wynikający z podnoszonych cen przez różnych producentów. Ten dodatek osłonowy będzie wypłacany w dwóch ratach i będzie on w kwotach od 400 zł do nawet 1100 zł w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, od wielkości, od liczebności rodziny. Dzisiaj, szanowni państwo, inflacja zagraża całemu światu. Warto zdać sobie z tego sprawę, co dzieje się również u naszych sąsiadów. Tydzień temu mówiłem, że w Niemczech jest wysoka inflacja, ale wczorajsze dane dopiero pokazały, jaka jest wysoka inflacja w Niemczech, które słyną z niskiej inflacji. Tam inflacja sięga około 6%. To kolejny kraj, który cierpi na skutek podnoszonych cen przez różnych producentów. Większość krajów Europy notuje rekordowe ceny w tym czasie. Również nasi sąsiedzi, u których niektórych z nich cena, wysokość inflacji jest nawet wyższa, poziom inflacji jest nawet wyższy niż u nas. Ale rząd Prawa i Sprawiedliwości nie szuka wymówek, tylko szukamy rozwiązań. I cieszę się, że po ogłoszonym pakiecie z zeszłego tygodnia wielu analityków, wielu ekonomistów wskazuje na to, że nie tylko ten pakiet jest pakietem wspierającym budżety domowe, ale jednocześnie jest antyinflacyjny w takim rozumieniu, że obniża presję inflacyjną o 1 do 1,5%, jak przekazali mi chociażby eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Oznacza to, że te narzędzia, które wybraliśmy, są skuteczne. Kiedyś premier Tusk w dawnych czasach, kiedy inflacja również była bardzo wysoka, przekraczała 5%, mówił, że gdyby miał takie dwa guziki, jeden po naciśnięciu którego inflacja by rosła, a drugi po naciśnięciu którego inflacja by malała, to wybrałby oczywiście ten drugi, ale rząd nie może nic zrobić w związku z inflacją. Otóż, szanowni państwo, my nie chowamy głowy w piasek. My zdajemy sobie sprawę z tego, że inflacja jest zaimportowana. Ona przyszła do nas z
Gazpromu z Rosji ze względu na manipulacje cenowe. Przyszła do nas z podwyższonych cen uprawnień do emisji CO2, więc polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Przyszła do nas na skutek podniesionych cen surowców na całym świecie i przyszła do nas wreszcie na skutek tego, że ratowaliśmy miejsca pracy i uratowaliśmy te miejsca pracy, czyli doprowadziliśmy do tego, że dzisiaj bezrobocie w Polsce jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej, a jednocześnie najniższe w czasach III Rzeczpospolitej. To mi szczególnie leżało na sercu. Na tym mi najbardziej zależało, aby COVID-19 nie doprowadził do zapaści setek tysięcy polskich przedsiębiorców i do zlikwidowania milionów miejsc pracy. To się udało, jednak ta presja finansowa na skutek wpompowania w gospodarkę około 200 miliardów złotych, ona narasta. My jednak chcemy chcieć. My nie udajemy, że nie da się nic zrobić, tak jak rząd Platformy Obywatelskiej. Porównajcie sobie państwo, czy oni wtedy w roku 2011 zaproponowali jakąkolwiek tarczę antyinflacyjną do tego, co my robimy dzisiaj. Do tego obszernego pakietu, na skutek którego przynajmniej częściowo kompensujemy, amortyzujemy wysokie skutki inflacji dla budżetów domowych. Kluczem jest zatem to, aby dobrać narzędzia tak, żeby z jednej strony hamowały inflację, z drugiej nie hamowały rozwoju gospodarczego, a z trzeciej strony, żeby te narzędzia były rzeczywiście pomocne, czyli żeby te pieniądze trafiały do ludzi, trafiały do małych i średnich przedsiębiorców. I tak jak ochroniliśmy polską gospodarkę w czasie kryzysu COVID-19, gospodarczego kryzysu teraz, mam na myśli ten aspekt, tak ochronimy polską gospodarkę również w czasie tego kryzysu wysokich cen i spowolniania wzrostu gospodarczego na całym świecie. Polityka gospodarcza nie może trzymać się dogmatów. Ona musi trzymać się rzeczywistości i w związku z tym akcentujemy, że to, co jest w interesie społecznym, to tutaj to wdrażamy. Nie są to puste słowa. Dlatego tarcza antyinflacyjna, którą tydzień temu przedstawiliśmy, dzisiaj zostaje jeszcze poszerzona. Przyznam się do pewnej inspiracji. Ta inspiracja jest ze strony Rady Doradców Politycznych i konkretnie od pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, któremu bardzo serdecznie dziękuję, i współpracownikom z Rady Doradców Politycznych, którzy zaproponowali, aby również, szanowni państwo, na pierwsze 3 miesiące roku 2022 obniżyć VAT na ciepło. Na ciepło, które jest bardzo ważne, wiadomo dlaczego, w miesiącach zimowych w szczególności. Obniżamy VAT na ciepło systemowe, ciepło sieciowe z 23% na 8%. Ponadto poszerzamy dzisiaj grupę odbiorców dodatku osłonowego. Ja powiedziałem o tym, że nasze rozwiązania są elastyczne, będziemy je poszerzać w miarę konieczności. I również powiem, że jeżeli w drugim kwartale przyszłego roku inflacja nie będzie pokazywała istotnych tendencji malejących, to będziemy działać dalej, będziemy aktywnie wspierać tutaj polskich obywateli. Dzięki temu, że zastosujemy również mechanizm złotówka za złotówkę do blisko 1,5 miliona kolejnych polskich gospodarstw domowych, a więc kilku milionów osób trafi nasz dodatek osłonowy. Łącznie to będzie już blisko 7 milionów gospodarstw domowych, do których trafi nasz dodatek osłonowy. Chcę też powiedzieć jasno. Szanowni państwo, obniżki cen energii, obniżki cen paliw, obniżki cen gazu, czy obniżki cen ciepła sieciowego, tego ciepła z kaloryferów, muszą trafiać bezpośrednio do obywateli, do Polaków. One nie mogą służyć przedsiębiorcom ciepłowniczym, czy paliwowym, albo energetycznym do podnoszenia cen. Szanowni państwo, drodzy przedsiębiorcy, apeluję do was o rzetelne podejście do kształtowania marż. I dlatego dzisiaj na Radzie Ministrów podjęliśmy również taką decyzję, aby poinformować obywateli o tym, o tych działaniach, że one, te działania prowadzą do obniżki cen gazu, energii elektrycznej, paliwa, również kompensaty VAT-u na
artykuły żywnościowe. Tutaj, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, my apelowaliśmy o to do Komisji Europejskiej. No niestety są takie regulacje w ramach Komisji Europejskiej, że nie mamy zgody na to, żeby obniżyć VAT na artykuły żywnościowe do zera. Jeżeli by taka zgoda była, jest moja deklaracja pełna, aby od 1 stycznia na pół roku obniżyć do zera VAT na podstawowe artykuły żywnościowe. I to kolejne działanie, które tutaj przedstawiamy, to właśnie dotyczące ciepła i ciepła systemowego. A więc, drodzy przedsiębiorcy, nie wykorzystujcie tej sytuacji dla podwyższenia swoich własnych marż. To, co rząd Rzeczpospolitej Polskiej robi, robi po to, obniża podatki po to obniżamy te podatki, aby trafiły one do kieszeni obywateli. To jest nasz podstawowy postulat, podstawowy dezyderat. Zresztą dzisiaj o to apeluję, ale będziemy to sprawdzać. Będziemy to sprawdzać przez nasze instytucje antymonopolowe, poprzez odpowiednie instytucje rynkowe, które mają za zadanie sprawdzać uczciwość funkcjonowania poszczególnych aktorów życia gospodarczego. Szanowni Państwo, dzisiaj mogę powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przedstawia bardzo konkretny pakiet. Według mojej wiedzy jest to w proporcji do budżetu, w proporcji do danych o PKB, jeden z najbardziej szczodrych pakietów antyinflacyjnych w całej Europie. Jeśli nie najbardziej szczodry, ale może nie znam szczegółów innych działań innych rządów. Mogę z całą pewnością za to powiedzieć, że w porównaniu do rządów Platformy Obywatelskiej to jest niebo a ziemia. Gigantyczna różnica w reakcji rządu na inflację dzisiaj, na wzrost cen dzisiaj, w porównaniu do tego, co było jeszcze nie tak dawno temu, bo inflacja była również bardzo wysoka za rządów naszych poprzedników. To jest ta sprawczość i wiarygodność. To jest elastyczność naszego działania w porównaniu do naszych poprzedników. I raz jeszcze obiecuję z tego miejsca, że jeżeli trzeba będzie, będziemy kontynuować nasze działania w drugim, trzecim i kolejnych kwartałach przyszłego roku.